Pozwólcie, że powtórzę, o czym mówimy. Za Janem Chrzcicielem powiedzieliśmy, że istnieją trzy różne od siebie chrzty. Powiedziałem także, że każdy z nich jest ważny. Każdy też z nich jest inny. Jeden z nich, chrzest wodny, już sobie w całości omówiliśmy. Chrzest w wodzie, to był ten pierwszy chrzest, którego dokonywał Jan Chrzciciel. To był ten chrzest, który nakazał Pan Jezus czynić, gdziekolwiek Ewangelia będzie zwiastowana. Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu i chrzcijcie w imię Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. I to jest ten pierwszy chrzest, to sobie już omówiliśmy. Drugi chrzest, który wymienił Jan Chrzciciel, to wskazując na Pana Jezusa powiedział: ja was chrzczę w wodzie, jako Jan Chrzciciel, ale ten, który nadchodzi, i w tym momencie wskazał na Jezusa, będzie was chrzcił w Duchu Świętym. A więc to jest inny rodzaj chrztu. W Duchu Świętym, a potem zaraz dodał, i w ogniu. Tego tematu jeszcze nie poruszaliśmy. Weszliśmy do tego drugiego tematu, jakim jest chrzest w Duchu Świętym, albo inaczej chrzest Duchem Świętym. Zaczęliśmy ten temat omawiać. No tak jak powiedziałem poprzednio, czym jest woda, każdy z nas wie. I tutaj nie ma dyskusji. W wodzie chrzczą i świadkowie Jehowy, w wodzie chrzczą i ci, i tamci, i my. A więc woda jest wodą. Tu nie ma dyskusji. Natomiast gdy chodzi o ten drugi chrzest, chrzest w Duchu Świętym, tu się pojawiają już pewne problemy. Dlaczego? No bo różne jest zrozumienie, kim jest Duch Święty. Kim jest Duch Święty? Tak jak jeśli chodzi o wodę, nie ma żadnych problemów, tak jeśli chodzi o Ducha Świętego, są już pewne niedomówienia, są różne interpretacje, różne zrozumienia. Na pewno spotkaliście się z takim oto stwierdzeniem, że Duch Święty to jest czynna moc Boża, a więc działająca, czynna, aktywna moc Boża. Albo spotkaliście się z stwierdzeniem, że Duch Święty to jest siła, to jest moc. W związku z tym ci, którzy tak twierdzą, którzy tylko tak twierdzą, odbierają Duchowi Świętemu po pierwsze bóstwo, a więc nie wierzą w to, że jest Bogiem, a po drugie nie wierzą w to, że jest osobą. Ostatnim razem usiłowałem dowieść na podstawie Słowa Bożego, że Duch Święty nie jest tylko ożywczym tchnieniem, że Duch Święty nie jest tylko czynną mocą Bożą, że Duch Święty nie jest tylko siłą. Posłuchajcie, apostoł Paweł powiada, że nie powinniśmy zasmucać Ducha Świętego. Powiada, nie zasmucajcie Ducha Świętego Bożego. W liście do Efezjan to jest napisane. Oto mamy nad sobą moc, jakim jest prąd. Spróbujcie go zasmucić. Wymyślcie coś, żeby go zasmucić. No mówcie, co chcecie, ale go nie zasmucicie. Zachowujcie się, jak chcecie, ale go nie zasmucicie. Ponieważ to nie jest osoba, ponieważ to nie jest Bóg. Niezależnie od tego, jak byśmy się tutaj nagannie zachowywali, On będzie świecił, dopóki Go nie wyłączymy. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest osoba, dlatego, że to nie jest Bóg. Także Piotr powiedział Szczepan, że wy się zawsze sprzeciwiacie Duchowi Świętemu. No spróbujcie się sprzeciwiać jakiejś sile, na przykład halniak, gdy wieje. No róbcie, sprzeciwiajcie się i mówcie, żeby nie wiał. Wcale się tym nie przejmie. Będzie wiał nadal. Natomiast Ducha Świętego można i zasmucić, i można się mu sprzeciwiać. A więc dlaczego tak można zrobić? Dlatego, że jest osobą. Mnie można zasmucić. Dlaczego? Bo jestem osobą. Ciebie też można zasmucić. Dlaczego? Bo jesteś osobą. Masz emocje, masz uczucia. I możemy się wzajemnie poranić, możemy się wzajemnie zasmucać, dlatego że jesteśmy osobami. Skoro więc i Ducha Świętego można zasmucić, nie mówiąc już o tym, że można go ograniczać,
to to oznacza, że jest on czymś więcej niż tylko czynną mocą Bożą, że jest on czymś więcej niż tylko wiatrem i tak dalej. Dlaczego tak się mówi, że Duch Święty jest wiatrem, jak po grecku pneuma, po hebrajsku ruach? Dlaczego? Dlatego, że Duch Święty często występuje pod tego rodzaju symbolami, jak wiatr, jak woda. No ale to wcale nie oznacza, że Duch Święty jest wodą. To wcale nie oznacza, że Duch Święty jest wiatrem. Tak jak powiedziałem na końcu ubiegłego wykładu, że te symbole wskazują na charakter Ducha Świętego. On jako ogień przepala. On jako ogień przepala człowieka, wypalając z niego plewy, pozostaje tylko ziarno. Przetapia go jak ogień. A więc dlatego jest przyrównany do ognia. On jak wiatr przewiewa, taka jest jego natura. Ale on nie jest wiatrem. On występuje tylko pod symbolem wiatru. Gdybyśmy tak rozumieli, to byśmy musieli powiedzieć, że Pan Jezus jest barankiem, bo jest przedstawiony jako baranek. Musielibyśmy powiedzieć, że Pan Jezus jest lwem, bo Biblia mówi, że On jest lwem z pokolenia Judy. Także musielibyśmy powiedzieć, że Bóg Ojciec jest ogniem trawiącym, bo tak jest nazwany. Nie, to są tylko symbole przedstawiające naturę, charakter tego, o kim mówimy. Bóg Ojciec, czy Bóg Syn, czy Duch Święty. A więc Duch Święty, jeszcze raz to akcentuję, w myśl Bożego Słowa, a wbrew różnym pokrętnym naukom, jest i osobą, i Bogiem. I osobą, i Bogiem. A więc po omówieniu sobie tego, dzisiaj omówimy sobie kolejny rozdział naszego rozważania, a mianowicie chrzest Duchem Świętym, bo przecież to jest w zasadzie trzon naszego wykładu. Chrzest Duchem Świętym. I na samym wstępie chciałbym zadać sobie i wam pytanie. Czy przeżycie to, a więc chrzest Duchem Świętym, jest aż tak ważne, aby o nim mówić? Czy rzeczywiście jest ono aż tak ważne, żeby mu poświęcać wykłady tu i w innych miejscach? Niektórzy bowiem uważają, że chrzest Duchem Świętym to jest osobiste doznanie, intymne przeżycie i że nie należy o nim mówić. Nie należy o tym mówić, że to jest osobiste przeżycie. Ja nawet kiedyś spotkałem człowieka, którego zapytał ktoś: bracie, czy ty przeżyłeś chrzest Duchem Świętym? Odpowiedź była taka: to jest moja indywidualna, osobista sprawa. I ja nie zamierzam się z tego tłumaczyć, czy przeżyłem, czy nie przeżyłem. To jest moja osobista sprawa. Tego ja mówić nie zamierzam. A więc jeśli byśmy tak rozumieli, że to jest nasze osobiste przeżycie, tak, ono jest osobiste, ale że jest to nasze osobiste doznanie, z którym się nie chcemy dzielić, no to pytanie apostoła Pawła zadane wierzącym w Efezie byłoby nie na miejscu. Byłoby pytaniem nie na miejscu. A posłuchajcie, o co zapytał apostoł Paweł, kiedy przyszedł do zboru w Efezie. W 19 rozdziale Dziejów Apostolskich jest napisane, że apostoł Paweł przyszedł do Efezu i spotkał tam garstkę wierzących ludzi. Nie było ich dużo, było ich zaledwie 12. I w jednej z rozmów z nimi zadał im pytanie następującej treści. Rzekł do nich: czy wzięliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Albo jak jest w naszym tłumaczeniu, czy otrzymaliście Ducha Świętego, gdy uwierzyliście? Więc gdyby to rzeczywiście nie podlegało publikacji, upowszechnieniu, to odpowiedź mogłaby być następująca. A co cię to obchodzi? To jest nasze osobiste przeżycie, to jest nasza osobista sprawa. Dlaczego o to pytasz? To jest nasza sprawa. Tymczasem popatrzcie, co oni odpowiedzieli. Oni odpowiedzieli: my nawet nie słyszeliśmy, że jest Duch Święty. A więc rozmawiają, a więc relacjonują, a więc odpowiadają na pytanie, że oni nawet nie słyszeli.
I co się dalej wydarzało, no to już teraz w tym momencie mówić nie będę, w którymś momencie do tego wrócimy, bo w tym momencie chcę tylko podkreślić, że nie można tak zrozumiewać, że chrzest z Duchem Świętym jest czymś prywatnym, czymś, co nie podlega upublicznieniu, a więc nie powinniśmy składać świadectwa o przeżyciu chrztu w Duchu Świętym, Duchem Świętym. A niektóre grupy chrześcijańskie tak to rozumieją. Jeśli chodzi o mnie, to ja uważam tak, że dla ludzi nienawróconych, a więc tak jak to często mówimy, choć to nie jest ścisłe, to nie jest dokładne, niewierzących, bo każdy w coś wierzy, a więc dla ludzi nienarodzonych na nowo, najważniejszym poselstwem jest poselstwo o Jezusie Chrystusie jako Zbawicielu. Nigdy człowiekowi, który się na nowo nie narodził, nie zaczynaj świadczyć o Duchu Świętym. To nie jest priorytetowy pierwszy temat dla takiej osoby. Dla takiej osoby pierwszym tematem jest: przyjacielu, czy narodziłeś się na nowo? Czy przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Zbawiciela? Czy tak się stało? Bo jeśli nie, to jesteś grzesznikiem, idziesz na potępienie. Jesteś w fatalnej sytuacji, jesteś w tragicznej sytuacji. Jeśli nie przyjąłeś Jezusa, jeśli krew Jezusa Chrystusa, Bożego Baranka, nie oczyściła cię z twoich grzechów, to jesteś w sytuacji bardzo, bardzo, bardzo dramatycznej. I za tym powinno pójść wezwanie. Chrystus, Chrystus, czekaj na Ciebie. On za Ciebie także umarł. On nie chce, aby ktokolwiek zginął, ale chce, aby się wszyscy nawrócili. A więc dla nienawróconego człowieka najważniejszym poselstwem jest poselstwo o Jezusie Chrystusie. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Kiedy Jan Chrzciciel zobaczył Jezusa, powiedział najpierw: oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. A więc wskazał na Jego możliwości oczyszczenia ludzkiego serca z grzechów. Natomiast dla już narodzonego na nowo człowieka, w moim przekonaniu, dla nowonarodzonego chrześcijanina, najważniejszym poselstwem jest poselstwo o Duchu Świętym. Nie ma ważniejszego poselstwa. Nie ma ważniejszego poselstwa. Zaraz będę mówił dlaczego. Bo bez Ducha Świętego my niczego nie osiągniemy. My możemy mówić o uświęceniu, ale jeśli Ducha Świętego w tym nie będzie, tego nie osiągniemy. My możemy mówić o tym czy o owym, ale jeśli w tym nie będzie wsparcia, mocy z wysokości, to się nie powiedzie. Dlatego dla wierzącego człowieka najważniejszym poselstwem jest poselstwo o Duchu Świętym. Przyjmijcie to do wiadomości. Jeśli jesteście już wierzącymi ludźmi, chwała Bogu za to. Gdybyście nawet umarli, to i tak do nieba pójdziecie. Ale przecież chodzi też o to, żebyśmy nie byli bierni na tej ziemi. W związku z tym, jeśli jeszcze nie zostaliście ochrzczeni Duchem Świętym, to jest to poselstwo dla was. Dla nas jest to poselstwo. Zobaczmy to zresztą, tę prawdę, zobaczmy zresztą na przykładzie Biblii, na przykładzie Nowego Testamentu. Pomyślcie o Jezusie. Przecież On był Synem Bożym, nieprawdaż? Był Synem Bożym. Biblia powiada o Nim, że On został poczęty przez Ducha Świętego. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale o tym czytamy, także w Ewangelii Łukasza o tym czytamy. W Ewangelii Mateusza w pierwszym rozdziale w 18 wierszu czytamy tak. A z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Gdy matka Jego Maria została poślubiona Józefowi, okazało się, że zanim się zeszli, zanim więc współżyli, była brzemienna z Ducha Świętego. A więc Maria poczęła na skutek nadprzyrodzonej aktywności Ducha Świętego. Jezus więc poczęty został z Ducha Świętego. Podobnie w Ewangelii Łukasza w rozdziale pierwszym, wierszu 35 czytamy.
Kiedy Maria dowiedziała się od anioła Gabriela, że pocznie i porodzi syna, zadała pytanie, jak to się może stać? Przecież ja nie mam męża. Ja jeszcze nie mam męża. Ja jeszcze nie współżyłam fizycznie z żadnym mężczyzną, z moim narzeczonym Józefem. Jakże się to może stać? A anioł jej odpowiedział, Duch Święty stąpi na ciebie. A więc poczęcie twojego syna nastąpi z Ducha Świętego. Prawda, że to Duch Święty zainicjował poczęcie Jezusa Chrystusa, Bożego Syna. Dalej, gdy myślimy o Jezusie, Bożym Synu, to zauważcie coś, drodzy wierzący ludzie, szczególnego. Jezus nie tylko był poczęty z Ducha Świętego, Jezus także, choć był Bożym Synem, nie rozpoczynał swojej misji, swojej służby tak długo, dopóki nie został napełniony Duchem Świętym. Czy to zauważyliście kiedykolwiek, czytając Pismo Święte? Z całą pewnością tak, na pewno, ale powtórzmy sobie. Oto Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział. I w 4 rozdziale czytamy, co czytamy. Czytamy w 18 wierszu tak. Duch Pański nade mną. To jest słowo Pana Jezusa wygłoszone w synagodze, w Nazarecie, w synagodze. Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Taki program swojego działania Jezus wygłosił, jak powiedziałem, w Nazarecie, w synagodze. Często mówi się, że jest to expose, a więc mowa od tronu wygłoszone przez Pana Jezusa. Ale proszę zwróćcie uwagę, kiedy Jezus to powiedział. I od tego momentu też rozpoczęła się nadnaturalna działalność Pana Jezusa. Gdybyście dalej czytali od 31 wiersza, to w związku z tym, że Jezus został tak potraktowany w Nazarecie, jak został potraktowany, chcieli go strącić ze skały, Jezus poszedł do Kafarnaum. A gdy wszedł do Kafarnaum, czy jesteście świadomi, co się działo? Gdy wszedł do Kafarnaum, ci ludzie zupełnie inaczej zareagowali. Bo czytamy, że przyprowadzali ślepych, głuchych, że sparaliżowanych prowadzili do Niego, a On przez całe noce uzdrawiał tych ludzi. Nadnaturalna moc się przez Niego manifestowała. Tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, ale ja nie chciałbym stracić wątku. Popatrzcie, miasto od miasta, a jaka różnica? Tak niedaleko. Kafarnaum jest zupełnie niedaleko od Nazaretu. W Nazarecie chcieli go zrzucić ze skały. Natomiast z Kafarnaum przyjęto go z otwartymi rękami. Czy to nie zdumiewa? Czy to nie zdumiewa? Ci sami ludzie, Żydzi, Galilejczycy, a jakaż zupełnie różna reakcja. Jakaż zupełnie różna reakcja. I muszę powiedzieć tak, że w przeszłych czasach, kiedy ewangelizowaliśmy pod namiotem w różnych miejscowościach, to się dało zauważyć. Były miejscowości, gdzie nas witano z kwiatami. A były miejscowości, gdzie nas obrzucano kamieniami. Dlaczego tak? To jest jakaś tajemnica duchowa. Może kiedyś, jak będziemy mówić o okultyzmie, to na ten temat jeszcze głębiej wyjdziemy. W związku z tym może się zdarzyć także z pojedynczymi ludźmi, że jednemu świadczycie, to on z otwartymi ustami przyjmuje i wdzięczny jest za to, że mu chcecie dać Biblię. Ale może się zdarzyć tak, jak to kiedyś się stało, gdy ja pewnej starszej pani świadczyłem, dawno to było co prawda, ale świadczyłem jej w przydziale, no to 2 czy 3 osoby wyrzuciły mnie z tego przydziału i powiedziały, idź ty heretyku, nie chcemy cię więcej na oczy widzieć. Może być i tak. A więc to samo poselstwo, ta sama osoba, która świadczy, a zupełnie inna jest reakcja. Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałem zadać pytanie. Kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę? Kiedy rozpoczął ewangelizowanie ubogich? Kiedy rozpoczął otwieranie oczu ślepym? Kiedy to się wszystko zaczęło dziać? Wtedy,
kiedy będąc w Jordanie został ochrzczony, napełniony Duchem Świętym. A to o tym czytamy, w poprzednich rozdziałach, w rozdziale trzecim, w wierszu 21 i 22 czytamy tak. A gdy wszyscy lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i zstąpił na niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica. I odezwał się głos z nieba, Tyś jest Syn mój umiłowany. Potem było to kuszenie na pustyni, o którym czytamy w rozdziale czwartym, a potem to wejście do Nazaretu, aby obwieścić, w jakim celu przyszedł i kto go wspiera, kto go namaścił do tej służby. Popatrzcie, co powiedział najbliższy współpracownik Pana Jezusa, mianowicie apostoł Piotr. Apostoł Piotr, kiedy już Jezusa nie było, w domu Korneliusza, podsumowując służbę Jezusa, powiedział o nim tak. Wy wiecie, co się działo po całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił go Duchem Świętym i mocą, jak chodził, czyniąc dobrze i uzdrawiając wszystkich opętanych przez diabła, bo Bóg był z nim. Czy was to nie zdumiewa? Bo mnie to zdumiewa, że Jezus, będąc Bożym Synem, potrzebował namaszczenia Ducha Świętego. Potrzebował namaszczenia Ducha Świętego. A czy ktokolwiek z nas miałby odwagę powiedzieć, ja nie potrzebuję tego namaszczenia? Ja sobie dam radę bez Niego? No, to świadczyłoby o naszej zarozumiałości. To świadczyłoby o naszej pysze. Bo jeśli Boży Syn, będąc pokorny, potrzebował Ducha Świętego, to tym bardziej my, kochani, Go potrzebujemy. A tym bardziej, że żyjemy w czasie ostatecznym, kiedy odmęty piekła wyrzucają co najgorsze, potrzebujemy mocy z wysokości. Potrzebujemy Ducha Świętego. A więc Jezus nie tylko został poczęty z Ducha Świętego, Jezus także działał dzięki namaszczeniu Ducha Świętego, ale okazuje się, że Jezus także zmartwychwstał dzięki Duchowi Świętemu, dzięki służbie Ducha Świętego. W liście do Rzymian, w 8 rozdziale, w 11 wierszu jest powiedziane tak. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. A więc z tego słowa wyraźnie wynika świadectwo, że to Duch Święty wzbudził Jezusa Chrystusa z martwych. Ale tu jest dalej dopisek, że również i nas, tenże sam Duch Święty wzbudzi z martwych. A więc popatrzcie, jak ważne to było poselstwo dla Pana Jezusa, poselstwo o Duchu Świętym. A przyjrzyjmy się teraz uczniom. Przyjrzyjmy się teraz przez moment uczniom. W Ewangelii Mateusza w 10 rozdziale od 1 do 4 wiersza jest napisane, w jaki sposób uczniowie zostali powołani. Skąd się znaleźli w otoczeniu Pana Jezusa. To nie był jakiś taki przypadkowy wybór. Słuchaj, podobają mi się Twoje niebieskie oczy, chodź za mną. A temu nie powiedział, słuchaj, podoba mi się Twój wygląd, bo jesteś szczupły, przystojny i wysoki. Proszę, pójdź za mną. Nie, to nie był przypadek. Także nie powodem powołania było to, słuchaj, Ty jesteś podwójnym doktorem, a Ty jesteś profesorem, więc będę Ciebie potrzebował do porad psychicznych, psychologicznych. Proszę, pójdź za mną. Nie, to nie stanowiło o powołaniu. Ewangelista Mateusz powiada, że w jaki sposób uczniowie zostali powołani. Oto w 10 rozdziale jest napisane tak. I przywołał 12 uczniów swoich i dał im moc nad duchami nieczystymi, aby je wyganiali i aby uzdrawiali wszelką chorobę i wszelką niemoc. A to są imiona 12 apostołów i potem oni są tutaj wymienieni z imienia.
całą noc poprzedzającą powołanie Pan Jezus spędził na modlitwie. Uzgadniał ze swoim Ojcem, kogo ma powołać. Bo Pan Jezus powiedział, że On niczego nie czyni z własnej woli, ale wszystko czyni, tylko to czyni, co wynika z woli Boga. I Bóg mu powiedział, kogo ma powołać i nas, gdy zaświta, gdy nastąpił ranek, powołał ich 12. Muszę wam powiedzieć, że to byli prości ludzie. To byli rybacy z nad jeziora Genezaret. To byli naprawdę bardzo prości ludzie. A więc w ten sposób Pan Jezus ich powołał. Czy wiecie, że oni przez 3 lata towarzyszyli non-stop Jezusowi? Byli bezustannie z Nim. Pierwszy list, tak, byli z Jezusem bezustannie przez 3 lata, bo tyle trwała służba Pana Jezusa. 3 lata. I Jan powiada w pierwszym liście Jana, w 1 rozdziale, w 3 wierszu, pierwszy list Jana, 1 rozdział, 3 wiersz, powiada tak. Co widzieliśmy i słyszeliśmy, to i wam zwiastujemy, abyście i wy społeczność z nami mieli, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. Ja chciałbym akcent położyć na to pierwsze stwierdzenie. Widzieliśmy, słyszeliśmy, albo słyszeliśmy i widzieliśmy. A więc Jezus nie tylko mówił, Jezus także czynił. To, co mówił, to czynił. Tym się odróżniało Jego nauczanie od nauczania wielu z nas. Bo my potrafimy mówić i może bardzo elokwentnie, ładnie mówić, ja w tej chwili nie myślę o sobie, ale wielu kaznodziejów, księży potrafi pięknie mówić, elokwentnie mówić. Są dobrymi oratorami, ale na tym się kończy. Potrafią tylko mówić. A Pan Jezus nie tylko mówił, ale i czynił. Ale i czynił. A Pan Jezus powiedział, ty, który mówisz, nie kradnij, kradniesz. A więc co innego mówi, a co innego czyni. Ja tu nikogo nie mam na myśli. Ale tak już wtedy postępowano. Co innego mówiono, a co innego robiono. Jezus to, co mówił, to i czynił. On nie tylko mówił, że o uzdrawianiu, on także uzdrawiał. On nie tylko mówił o wypędzaniu demonów, on je wypędzał. A więc to była, bracia i siostry, najdoskonalsza szkoła biblijna, jaka kiedykolwiek funkcjonowała na tej nieszczęsnej ziemi. Ja bym się chętnie do niej zapisał, gdyby taka możliwość była. Choćby po to, żeby widzieć. Jeśli nawet jestem ciężki w uczeniu się, to choćby po to, żeby widzieć. Oczywiście żartuję. Chętnie bym się do takiej szkoły zapisał. No kto z nas nie chciałby widzieć, jak ślepy Bartymeusz nagle przejrzał? Kto z nas nie chciałby widzieć, jak sparaliżowany, którego przyniosło 4, nagle wstaje? Kto z nas nie chciałby tego widzieć? Uczniowie to widzieli. Uczniowie słyszeli i widzieli. Słyszeli i widzieli. Ja powtarzam wszędzie, gdziekolwiek ten temat poruszam, że było to najdoskonalsze seminarium, przewyższające wszystkie seminaria, jakiekolwiek, gdziekolwiek na świecie istnieją. No więc, prawda, że tak było? Przez 3 lata uczniowie brali i lekcje teoretyczne, i praktyczne. Ale powiedzcie mi, kochani, gdy misja Pana Jezusa dobiegła do końca, gdy Jezus został już ukrzyżowany i zmartwychwstał i zjawił się między uczniami, jakie miał dla nich poselstwo? To przecież byli już ludzie wierzący. Jakie miał dla nich poselstwo? Czy powiedział im, słuchajcie, teraz podpiszemy certyfikaty, dyplomy, wręczymy wam i idźcie i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu na całym świecie? Powieście sobie te wasze dyplomy gdzieś w waszych domach na świadectwo, że byliście w moim seminarium, tak jak się to dzisiaj czyni w seminariach. Powieście sobie na świadectwo, jak pójdziecie gdzieś, aby być pastorem, księdzem, proboszczem, to was zapytają, a jakie seminarium skończyłeś? Proszę bardzo, oto jest Chrześcijańska Akademia Teologiczna, załóżmy. Albo Warszawskie Seminarium Teologiczne, albo Ustrońskie Seminarium Teologiczne. A więc macie dowód, żeście skończyli. Czy Pan Jezus w ten sposób postąpił? Jeśli ktoś nie zna Pisma Świętego, to mógłby powiedzieć, że to jest absolutnie wystarczające.
Ale nie, nie, nie. Pan Jezus, posłuchajcie, co powiedział. Co Jezus powiedział tym absolwentom swojego seminarium, trzyletniego seminarium. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział, 49 wiersz. A oto ja zsyłam na was obietnicę mojego Ojca. To jest oczywiście myśl o Duchu Świętym. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Żałuję, że Piotr się nie odezwał. Także żałuję w cudzysłowie. Szkoda, że Piotr się nie odezwał. Panie, szkoda czasu. My się rwiemy do pracy, a Ty nam tu każesz czekać. Ale taka była wola Pana. Pan Jezus wiedział, że oni własnymi możliwościami niewiele zdołają osiągnąć. Że niewiele potrafią zrobić. Bo gdyby chcieli to robić własnymi możliwościami, to wiecie, co by było za rok? Albo może za półtora, albo za dwa lata? Być może przyszliby i powiedzieli, Panie, wypaliliśmy się. Wypaliłem się. Jakżeż często ja słyszę, jak pastorzy, kaznodzieje mówią, wypaliłem się. Wypaliłem się. To znaczy, wyeksploatowałem się i koniec, już nic więcej dać nie mogę. Wypaliłem się. Gdyby o własnych siłach to robili. Szkoda, że wy jesteście młodsi ode mnie, przynajmniej niektórzy, i nie pamiętacie tamtych czasów. No, wy w ogóle takich czasów nie pamiętacie. Ale ja pamiętam czas, kiedy w naszym domu była jeszcze lampa Łukaszewicza, chyba on się Łukasiewicz chyba napisał, ten, który wymyślił lampę naftową. Łukasiewicz, tak? Tam gdzieś spod Krosna czy spod Jasła. Nie pamiętam, jak wyglądała taka lampa. Wiecie, jak ona wyglądała? Był taki pojemnik w tej lampie. Coś takiego jak taka kula, pojemnik, do którego nalewało się nafty. A z tego pojemnika było takie urządzenie, był taki przedmiot, było coś takiego, co się nazywało knot. Nie wiem, czy to wszędzie się tak nazywało. A potem było takie szkiełko i ten knot się zapalało. I ten knot ciągnął tę naftę i świecił. On się też trochę spalał, ale głównie ssał i spalał naftę. Gdyby tej nafty tam nie było, za chwilę on by się spalił. No bo on siebie samego, bo eksploatował siebie samego, sam by świecił z siebie samego i spaliłby się za chwilę. On się spalał, ale w dłuższym terminie. Jeśli jakikolwiek kaznodzieja z siebie tylko świecić chce, to prędzej czy później, a właściwie to szybciej niż później się wypali. Wypali. Ale jeśli czerpie z tej nafty, z tego namaszczenia, no to oczywiście też się męczy, no spala się, bo to jest niemożliwe. Eksploatuje się, spala się, ale to nie, ale ta nafta przede wszystkim, ten olej, to namaszczenie sprawia, że świeci. Dlatego Jezus to rozumiał, że jeśli oni pójdą w własnej mocy, własnej sile, to wkrótce się wypalą. To się wypalą. Dlatego powiedział, najpierw napełnijcie mocą Ducha Świętego wasze naczynia. A wtedy będziecie mogli dawać, będziecie mogli świecić. A więc idźcie do Jerozolimy i tam pozostańcie, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. I Pan Jezus to powtórzył po raz wtóry przed swoim w niebo wstąpieniem. Oto w Dziejach Apostolskich, w pierwszym rozdziale, w czwartym wierszu czytamy, a spożywając z nimi, to było przed samym wniebowstąpieniem, a spożywając z nimi posiłek, nakazał im, tu już nawet nie prosi, tylko nakazuje, nie oddalajcie się z Jerozolimy, lecz oczekujcie obietnicy Ojca, o której słyszeliście ode mnie. Jan bowiem chrzcił wodą, ale wy po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. A więc tu jest nakaz, aby ci wierzący uczniowie, a nie tylko tych 12, tam było około 120, może nawet więcej, około 500 osób było, bo apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian powiada, że Pan Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się 12, a potem 500 braciom naraz.
I wszystkim im nakazał, aby poszli do Jerozolimy i oczekiwali. Oczekiwali czego? Obietnicy Ojca. No ale jak to zwykle z ludźmi bywa. Niektórzy posłuchali, a tych, którzy posłuchali, było 120, a pozostali, kierując się własnym rozumem, poszli w swoją stronę. Ale o nich my niczego nie czytamy. Nie wiadomo, co się z nimi stało. Być może byli pośród tych, którzy potem krytykowali tych, którzy przeżyli, bo to najczęściej tak bywa. Jeśli człowiek sam czegoś nie przeżyje, a inny to przeżyje, to przeżycie jest bardzo często wtedy krytykowane. Więc być może byli oni wśród tych, nie wiem, to jest moje tylko takie moje domysły. Ale 120 poszło. 120 poszło, wśród nich, jak wiecie, była Maria, wśród nich był Piotr, wśród nich był Jakub i tak dalej, i tak dalej. No i tu coś mam do powiedzenia, co już zresztą wiecie, ale wybaczcie, ja to lubię powtarzać. Naprawdę to lubię powtarzać. Lubię powtarzać to, co powiedział już świętej pamięci jeden z pastorów, był pastorem w Elblągu, brat Kantorek. Prosty, nie wiem, czy miał szkołę zawodową, czy nieskończoną, prosty człowiek. Poszedł, aby się starać o plac pod kaplicę. Poszedł do prezydenta poprosić o plac pod kaplicę. No i prezydent posadził go, pastor, no to trzeba go przyjąć jakoś, posadził go, poczęstował go kawą i potem pyta tak na koniec, no panie pastorze, niech mi pan zdradzi tajemnicę. Wierzycie, jeden jest Bóg, a tyle denominacji, tyle kościołów. Mówicie, że jest w jednego Boga wierzycie, a tylu was jest. Co to się dzieje? Jak to jest? Że tu kościół, tam katolicki, tam ewangelicki, tam baptystyczny, tam zielonoświątkowy, tam metodystyczny. Panie, w tym wszystkim można się pogubić. Dlaczego tak jest? Ktoś mi tutaj ostatnio mówił wczoraj, dzisiaj nawet, że w Wiśle jest coś koło 40 kościołów. Prawda li to? Ja nie wiem, ale ktoś mi tak mówił, że w Wiśle jest około 40 kościołów. A może nawet więcej. Tylko w Wiśle. Tu w Wiśle, nie w rzece, ale w miejscowości. Około 40 kościołów. No i ten biedny prezydent pyta, panie, no co jest? Jak niech mi pan to wytłumaczy? A on tak nie wiedział, co odpowiedzieć. No jak prosty człowiek, ja bym pewnie tego tak mądrze nie odpowiedział. Bym tłumaczył, a mamy różnicę, a stosunek do Marii, a stosunek... No pewnie bym się tłumaczył i tłumaczył, aż bym się pogubił. A on odpowiedział w bardzo prosty sposób. Mówi, widzi pan, mówi do tego prezydenta. Według Dziejów Apostolskich, drugiego rozdziału, na początku byli tylko zielonoświątkowcy. Jak to? No przecież, panie, Maria była zielonoświątkowcem. Jak to? Piotr był zielonoświątkowcem. Co pan to opowiada? No niech pan sobie przeczyta, że i Maria była ochrzczona Duchem Świętym i mówiła innymi językami, i Piotr był ochrzczony Duchem Świętym i mówił innymi językami, a więc na początku byli tylko zielonoświątkowcy. No ale co my mogliśmy, co my możemy, że się od nas odłączali i odłączali. Niech ich pan zapyta, czemu się odłączyli. No i w ten sposób prosty, chłopski, na chłopski rozum wytłumaczył, dlaczego tak jest, jak jest. A więc Pan Jezus, wracając do tematu, to był taki przerywnik, żebyście odpoczęli trochę od teologii. Pan Jezus tłumaczył, powiedział im, idźcie i czekajcie. I ci, którzy posłuchali, poszli. I w drugim rozdziale czytamy, a gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, zstąpił Duch Święty na te wszystkie tam zgromadzone osoby. Ale ja chcę zaakcentować, że choć ci ludzie byli z Jezusem, choć widzieli, choć widzieli, Pan Jezus doszedł do wniosku, że potrzebują mocy z wysokości. Dobrze, że chodzisz do kościoła. Dobrze, że chodzisz do jednego, dwóch kościołów, nie wiem ilu. Dobrze. Dobrze. Bardzo dobrze. No, ale to jeszcze nie wystarcza. Musisz się narodzić na nowo. To jest pierwsze poselstwo. Nie wiem, czy... Tam, gdzie chodzisz, ci o tym powiedziano, czy nie. Jeśli nie, to ja ci mówię, nie ujrzysz Królestwa Bożego, jeśli się nie narodzisz na nowo. Powtarzam słowa Pana Jezusa. Ale jeśli się narodziłeś na nowo,
przyjmij Ducha Świętego. Niech Duch Święty napełni Cię. Bądź ochrzczony w Duchu Świętym. Pozwól, żeby Pan Jezus ochrzcił Cię w Duchu Świętym. Tak jak czytaliśmy tutaj w Dziejach Apostolskich. A jeśli kogoś z Was to, co powiedziałem, jeszcze nie przekonuje, to proszę Was, przypatrzcie się pierwszym chrześcijanom. No, nie chcę przedłużać, ale pójdźcie do Samarii. W 8 rozdziale czytamy od 14 wiersza, co się działo w Samarii. Gdybyście to otworzyli, to byście się dowiedzieli, że gdy w Samarii powstało przebudzenie, ludzie się zaczęli nawracać, ponieważ Filip, ewangelista, zwiastował tam Ewangelię z wielką mocą. Ślepi widzieli, głusi słyszeli, demony wychodziły, całe miasto było poruszone. I gdy wieść o tym dotarła do Jerozolimy, z Jerozolimy udało się na zbadanie tego dwóch największych, najważniejszych apostołów, Piotr i Jan. A pamiętacie, co się działo, kiedy oni przyszli do Samarii? Gdy przyszli do Samarii, to rozpoczęli swoje zwiastowanie od Ducha Świętego. Może przeczytajmy to. Dzieje apostolskie, ósmy rozdział. I przeczytajmy od 14 do 17 wiersza. A gdy apostołowie w Jerozolimie usłyszeli, że Samaria przyjęła Słowo Boże, wysłali do nich Piotra i Jana, którzy przybywszy tam, modlili się za nimi, aby otrzymali Ducha Świętego. Na nikogo bowiem z nich nie był jeszcze wstąpił, bo byli tylko ochrzczeni w imię Jezusa. Wtedy wkładali na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. Czy was to nie dziwi, że ci dwaj apostołowie tylko to poselstwo mieli im do przekazania? Bo powiedziałem na wstępie, że dla niewierzących najważniejszym poselstwem jest poselstwo o Jezusie. Dla już wierzących najważniejszym poselstwem jest poselstwo o Duchu Świętym. I to jest zgodne z tym, jak postępowali Piotr i Jan. A gdybyście czytali o domu Korneliusza, Dzieje Apostolskie, 10 rozdział 44-46, to samo. A w zasadzie to tam Piotr nawet nie poruszał tematu, jakim jest Duch Święty. Mówił o Jezusie. A gdy jeszcze Piotr mówił, nagle stąpił na nich wszystkich Duch Święty. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, stąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy. I mówili innymi językami, ale to już ciąg dalszy. A więc zwróćcie uwagę znowu. Tu Piotr nie zamierzał nawet poruszać tego tematu, ale Bóg się upomniał. Chwileczkę, Piotrze, zapomniałeś o czymś. I ochrzcił tych ludzi. A o Pawle z Tarsu, co możemy powiedzieć? Gdy przyszedł Ananiasz do nawróconego już Pawła, 9 rozdział, 17 wiersz, czytamy, posłał mnie Jezus, abyś przejrzał i abyś został napełniony Duchem Świętym. I to się stało. Podobnie już czytaliśmy zbór w Efezie. Przychodzi Paweł, spotyka ludzi wierzących i ni stąd, ni zową zadaje im pytanie, czy wy przyjęliście Ducha Świętego? Oni mówią, myśmy nawet nie słyszeli. Modli się nad nimi. Kochani, ja myślę, że to nas powinno przekonywać, że nie możemy sobie tak oto powiedzieć, a narodziłem się na nowo, chodzę do kościoła, ileś tam już lat i to mi wystarcza. Nie, moje pytanie brzmi dzisiaj, czy przyjąłeś Ducha Świętego? Czy zostałeś ochrzczony w Duchu Świętym? Jeśli nie, to poczekaj do końca wykładu, może nie dzisiejszego, ale następnego, w którym będę przekonywał, że ta obietnica należy się wam, waszym dzieciom i niektórym, których Pan powoła. Aha, kto nie śpi, ten wie, że się pomyliłem. I wszystkim, których kiedykolwiek, gdziekolwiek powoła Pan. Ale o tym będziemy mówić w swoim czasie. A więc mam nadzieję, że się daliście przekonać, że chrzest Duchem Świętym jest absolutnie czymś ważnym. Zresztą Bóg nie czyni rzeczy nieważnych. Bóg nie czyni rzeczy tylko formalnych. Jeśli Bóg w cokolwiek się angażuje, to ma ogromną wagę duchową. I chrzest w Duchu Świętym ma taką ogromną wagę duchową. Ale jak wiecie, od tamtego czasu, kiedy po raz pierwszy ludzie przeżywali chrzest z Duchem Świętym, to minęło już trochę lat, około 2000 lat. A lata mają to do siebie, że wszystko obrasta tradycją, zwyczajami, praktykami niekoniecznie biblijnymi. Prawda? Ten coś wymyśli, ten coś powie,
Im wyższy autorytet, tym szybciej jest to przyjmowany. Nikt tam nie kwapi się, żeby sprawdzić, czy to jest biblijne, czy nie, czy to jest w Biblii, czy nie. I to samo dotyczy przeżycia, jakim jest chrzest Duchem Świętym. Również i to przeżycie obrosło wieloma praktykami albo poglądami, które trudno byłoby znaleźć w Piśmie Świętym. No, że wspomnę, ale to nie jest temat, o którym chcę mówić. No proszę, pokażcie mi, zwłaszcza do was, zielonoświątkowcy, się zwracam. Pokażcie mi, gdzie to jest napisane, że kto nie mówi językami, nie będzie zbawiony. No gdzie to jest napisane? A zatem baptyści, skoro nie mówią językami, o nie, do nieba oni nie pójdą. Wolni chrześcijanie, bo nie mówią językami, do nieba nie pójdą. My, zielonoświątkowcy, ponieważ mówimy innymi językami, ale też nie wszyscy, pójdziemy do nieba. Gdzie to jest napisane? A czy wiecie, że tak się nauczało? Czy wiecie, że tak się mówiło? To się teraz zmienia. To nasze pokolenie, albo może trochę wcześniej jeszcze, doszło do wniosku, że nie ma takiego czegoś w Biblii. No ale to zostawimy na potem. Pomyślmy o tych rzeczach, o tych nauczaniach, o tych poglądach, którymi obrósł chrzest w Duchu Świętym. Mianowicie pierwszy z nich mówi, że aby przeżyć chrzest z Duchem Świętym, proszę nie gorszcie się z tego, co powiem, trzeba być gwałtownikiem, trzeba walczyć, trzeba się zmagać z Bogiem, pocić się. Wiecie, że ja tak wierzyłem? Tak wierzyłem. Kiedy się narodziłem na nowo, nic o chrzcie w Duchu Świętym nie wiedziałem. Dopiero gdzieś miesiąc, dwa później zaczęli docierać ewangeliści, którzy mówili o chrzcie w Duchu Świętym. Ale mówili to bardziej na zasadzie świadectwa. Bardziej na zasadzie świadectwa. I pamiętam to jedno z pierwszych świadectw. Ja słuchałem z otwartymi ustami, no bo nagle prawda o chrzcie w Duchu Świętym zaczęła do mnie docierać. I słyszałem, jak ja się modliłem o chrzest z Duchem Świętym, to całą noc się modliłem, walczyłem, zmagałem się, a rano mogłem koszulę wykręcić, ale przeżyłem chrzest z Duchem Świętym. No ja pomyślałem, że widocznie tak trzeba. Trzeba pocić się, modlić się, walczyć, zmagać się, aż koszula będzie przesiąknięta potem. No i próbowałem to nawet robić, ale nic z tego nie wyszło. Spociłem się, owszem, ale chrztu w Duchu Świętym nie przeżyłem. Nie przeżyłem. Czasami niektórzy wyznawcy tej teorii powiadają, że trzeba z Bogiem walczyć, tak jak Jakub walczył z aniołem nad potokiem, o czym jest mowa w 32 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej od 22 do 30. To jest niezwiązane z tematem, a więc tylko, że trzeba zmagać się. I to twierdzenie. Zdaje mi się, że wygląda tak, jakby Bóg trzymał zazdrośnie Ducha Świętego, trzymał go, my go chcemy wyrwać, a Bóg mówi nie dam, a my wyrywamy. O kochani, ja nie chcę mieć niczego, czego Bóg mi nie chce dać. Nie chcę. Ja chcę mieć tylko to, co Bóg chce mi dać. Czy wy też? Prawda? Ale prawda wygląda zupełnie inaczej. Bóg bardziej chce nas ochrzcić w Duchu Świętym, niż nawet my tego chcemy. Czy się ze mną zgadzacie? Dlatego Pan Jezus wołał, kto pragnie, niech do mnie przyjdzie i może się napije. Nie. Kto pragnie. A więc to bardziej zależy od naszego pragnienia. Nie musimy chrztu w Duchu Świętym wyrywać z Bożych rąk. Bóg nie jest Bogiem, który nie chce nam tego dać, a my go musimy położyć na łopatki, żebyśmy to wreszcie dostali. To nie jest biblijna nauka. Idąc dalej, niektórzy mówią, aby przeżyć chrzest z Duchem Świętym, trzeba być świętym. Trzeba być świętym. W moim przekonaniu sytuacja jest akurat odwrotna. Nie można osiągnąć świętości bez pomocy Ducha Świętego. Prawda? Jeśli ja bym mógł osiągnąć uświęcenie
Jeśli mógłbym osiągnąć przemianę mojej starej natury bez pomocy Ducha Świętego, to pytam, po co mi jest potrzebne to przeżycie? Po co? Po to tylko, żeby mówić, przeżyłem chrzest z Duchem Świętym? Nie, nie, to za mało. Właśnie dlatego, że o własnych siłach, właśnie dlatego, że o własnej mocy nie mogę osiągnąć uświęcenia, przychodzi ten boski pomocnik, Parakletos, Duch Święty, aby mi pomóc w uświęceniu. Czy możecie na to powiedzieć jeszcze amen? Tak, tak. Nie można zdobyć wykształcenia, nie ucząc się. Nie można doznać uświęcenia bez Ducha Świętego. Nie można. Taka postawa, czy ta postawa powoduje rozgoryczenie. Ja spotkałem takich ludzi, którzy się raz modlili o to i zwiesili głowy i mówią, nie przeżyłem. Drugi raz się modlili i mówią, nie przeżyłem. A trzeci raz już mówią, widocznie nie jestem dość święty. Widocznie nie jestem dość święty, dlatego nie przeżyłem. A więc ludzie zaczynają siebie samych oskarżać. Ludzie zaczynają siebie samych osądzać. Ludzie zaczynają siebie samych potępiać. I to przeżycie, które ma być błogosławieństwem, staje się, no nie chcę powiedzieć przekleństwem, ale staje się powodem do tego, że ludzie zaczynają powątpiewać nawet w swoje zbawienie, a wpadać w rozgoryczenie. Przecież Bóg tego nie chce. Nie, Bóg tego nie chce. I wreszcie ostatnia myśl dzisiaj, bo już chyba dalej nie pójdziemy, gdzieniegdzie. Wyrobiło się przekonanie, że Ducha Świętego otrzymuje się, przyjmuje się stopniowo, sukcesywnie, porcjami. I stąd niekiedy w modlitwach nawet daje się słyszeć więcej, więcej przyjmij, więcej przyjmij. A więc takie ćwiartowanie, takie częściowe przyjmowanie Ducha Świętego. I niektórym ludziom się wydaje, że dzisiaj przyjęli jedną część, jutro przyjęli drugą część, pojutrze trzecią część, ale jest to absolutnie nie jest absolutne niezrozumienie, kim jest Duch Święty. Bo Duch Święty nie jest benzyną, którą można porcjować litr, dwa, trzy. Duch Święty nie jest jakimś materiałem, który można porcjować dzisiaj trochę, jutro trochę, a pojutrze jeszcze więcej, a pojutrze jeszcze więcej. No i wreszcie na łożu śmierci będziesz miał pełnię Ducha Świętego. Czy tak rozumiecie osobę Ducha Świętego? Przecież Duch Święty jest osobą. A czy osoby można porcjować? Gdybyś mi powiedział tak. Bracie, odwiedził mnie dzisiaj brat, na przykład Łukasz. A ja bym ci zadał pytanie, a która część Łukasza dzisiaj cię odwiedziła? Głowa? A czy zaprosiłeś jego nogi, żeby cię jutro odwiedziły? Co byście powiedzieli? O, z pastorem coś nie tak. No bo to nie jest logiczne. Osoba jest kimś niepodzielnym. W związku z tym nie można tak o to wmawiać ludziom. Słuchaj, przyjąłeś dzisiaj cząstkę Ducha Świętego, a jutro będziemy się modlić, żebyś drugą cząstkę przyjął. Jedna, druga, i aż wreszcie go przyjmiesz w pełni. No, gdzież to jest w Biblii napisane? Gdzieś jest napisane, że po Dniu Zielonych Świąt oni przyjęli cząstkę, a potem następną cząstkę, a w końcu Dziejów Apostolskich jest napisane, że ostatnią cząstkę. To ludzie wymyślili, ale to jest niezgodne z nauką o Duchu Świętym. Duch Święty jest osobą i przyjąłeś Ducha Świętego, przyjąłeś Go jako osobę, przyjąłeś Go w pełni, w całości. Inną sprawą jest poddanie się temu Duchowi Świętemu, ale o tym będziemy mówić później. Tu może być cząstkowe poddawanie się. To, że Duch Święty w nas zamieszkał, nie oznacza, że w całości się Mu już poddaliśmy. I tu właśnie chodzi o to, żebyśmy Mu się w całości poddawali, bezustannie na Niego otwierali. Ale to nie jest tak, że Ducha Świętego przyjmujemy po kawałku. Wy, którzy jesteście żonaci, jaką część żony podczas ślubu wzięliście do swojego domu? No mężowie,
Już jest dzisiaj w pełni żona wasza z wami, czy jeszcze tam gdzieś coś zostawiła? A wy żony, jak myślicie, macie pełnych mężów? Czy tylko ich głos? Zrób to, zrób tamto. Macie pełnego męża. Że nie wszystko wam udostępnia, portfel trzyma zazdrośnie w kieszeni, to jest inna sprawa. Ale w pełni przyjęliście waszego męża. W pełni przyjęliście waszą żonę. To samo możemy powiedzieć o Duchu Świętym. Kiedy go przyjmujemy, nie przyjmujemy go w jakiejś części, ale przyjmujemy go w całości. Więc to jest niebiblijne. To jest absolutnie niebiblijne. A przy tym jeszcze się wyrobiło takie oto jakieś dziwne przyzwyczajenie, że aby przyjąć Ducha Świętego, to trzeba upaść jeszcze na dodatek. Trzeba dmuchać mu w twarz. No wiecie, mówię, no różne zwyczaje, absolutnie niebiblijne. A ci, którzy powiedzmy są tak trochę sceptycznie nastawieni do tego przeżycia, patrzą na to i gorszą się. I mają rację. I mają rację, że się gorszą. Bo to jest niebiblijne. No ale na tym dzisiaj skończymy. Kolejne pytanie, które się pojawia przy chrzcie w Duchu Świętym, to czy wszyscy możemy być ochrzczeni w Duchu Świętym? Ale o tym sobie już porozmawiamy, jak Bóg da, na przyszły raz.